Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Błyskawicznie spakowaliśmy już część rzeczy, namiot jest prawie pusty, sakwy prawie pełne i lecimy teraz na paradę. Właśnie się przebraliśmy, ja nie wbijałam się jeszcze w spodnie z ochraniaczami, będziemy ostrożnie teraz jeździć, kaski zakładamy i ruszamy na paradę. Przez łeba. Dzięki. A później wracamy już się pakować niestety. O wczorajszej paradzie tak mówię, ale nie wiem, jak będę mówił dzisiaj. Także słońce świeci, ono parzy, praży, smaży. Ja tu nas pakuję, Rafał jeszcze na chwilę poleciał wyrzucić śmieci i powoli zabieramy dobytek w inne miejsce. No i jak tam łapiesz rybkę? Smaruję się jeszcze raz, ale mam takiego bąbla. Udało mi się wyjąć ochraniacz z lewej, nie nogawki, tylko rękawa. Hej, jeszcze bardziej się chyba napuch. Wiem, i mnie jeszcze bardziej boli, nie wiem, masakra. Czy jest grane i co robić. Na chwilę mi było lżej, jak byłam w wodzie lodowatej. Czyli to wygląda normalnie, jakbyś miała złamaną rękę. Właśnie tak mi się kształta. Nie wiem, boli strasznie, ale mam nadzieję, że wytrzymam w kurtce, bo i tak boli i tak. Masakra. Ale jak się trzymałam, czasami łapałam się tą ręką i nie było gorzej. No jak nie, jak masz większą rękę. Okej, okay. Do lekarza pójdę już popołować. Namiot pusty, składamy. Wary tam wziąłeś, nie? Tak. Że trochę lipa, bo zajechaliśmy kawałek na stopie, czekajcie, nie mogę się
tą ręką podpierać. I próbowaliśmy jeszcze po drodze znaleźć jakąś pomoc medyczną. Na terenie jeszcze nie było pielęgniarki ani ratownika medycznego, skierowano nas do innego punktu, ale tam nie mogliśmy odnaleźć tego miejsca, a w tych ciuchach motocyklowych, w tym pełnym słońcu, nie byliśmy w stanie łazić i zrezygnowaliśmy z tego. Trochę lepiej było, jak wjechaliśmy i pęd powietrza nas orzeźwił, ale ogólnie strasznie słabo. Ale już wiem od czego, bo ja ciągle tam lewą w górę, tak się witamy ze wszystkim, jak się mijamy i w końcu mi spucha ta lewa ręka. I puchnie niestety coraz bardziej. No ale nie wiem, no ja to i tak mam lekko. U sobie siedzę i marudzę. A to no to pan, to już dramatycznie sięga po czekoladę, żeby się wspomóc. I zobaczymy. Plan był taki, że dzisiaj pojedziemy do Bydgoszczy i tam sobie przenocujemy, ale ja już mówię. Nie ma opcji, nie zajedziemy tak daleko wcześniej. Coś musimy coś znaleźć i odpocząć. Słuchajcie, mój boss załatwił nam właśnie notek. Godzinkę drogi stąd, zajazd boss. Także szefie, dzięki wielkie. Zaraz sobie odpoczniemy. Przygodami dotarliśmy i mamy pokój z widokiem na bocianie gniazdo, w którym w tym momencie jest bociana. Jeszcze potem jest drugi, ale mamy pokój. Muszę szybko odłożyć kaski i idziemy po rzeczy.